Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Deus Exa Rozłam Ludzkości. Jak wiecie, mamy za zadanie udać się na stację kolejową, gdzie dokonany został zamach, ale najpierw obczajmy sobie jedną rzecz, która nam się pojawia tutaj. Mamy tutaj, widzicie, historia, użyteczne miejsca, misje poboczne, misje główne. Użytecznych miejsc jeszcze żadnych nie miałem, ale mamy teraz strzelnicę. Więc ja sobie tak czy siak po prostu chcę zobaczyć, jak działa strzelnica tutaj. Jak się można tutaj pobawić na strzelnicę? Wejdź na strzelnicę. Dobra, czemu nie? Chętnie sobie postrzelam z czegoś interesującego. Zobacz wpisy, przytrzymaj. Może? Przewodnik, zobacz wpisy, przytrzymaj. Podnieś pistolet 10 mm. Zestrzel wszystkie cele. Jeszcze muszę widzieć pistolet. Dobra, wyjął. Bang, kurwa, bang, bang! Aha, dobra, dwa strzały są potrzebne, żeby zestrzelić cel. Okej. O, wow, świetna porada. Jeżeli jesteś, kurwa, w grze. Te też potrzebują dwóch strzałów, serio? Trafiając w ich słabe punkty, pamiętaj, że możesz szybciej namierzyć cele. O, cholera, jestem. A, strzelanie nie takie trudne. Nie, jakąś inną broń by wypróbował, jakąś automatyczną. Schowaj, naciskając H, ok. Podnieś karabin automatyczny i tutaj zaczynamy już gadać. Ok. Aby wyposażyć karabin automatyczny, otworzę ekwipunek przytrzymując V. Robię karabin automatyczny. Ok. Jebany, ile miał tego armora. Mogę też w głowę oczywiście. Aha, no tak, przeładowanie standardowo, goddammit. Okej, Jezus Maria. O, zmodyfikuję sobie w końcu broń, wow. Podnieś amunicję przeciwpancerną, bang. Aby zmienić, otwórz menu uzbrojenia przytrzymując Y. O, tak się to robi. Mogę ogień ciągły zmienić, ale mogę też zmienić po prostu amunicję. Dobra, znów. No i teraz będzie ciekawiej chyba. O panie, to panie, kurwa, armor piercing to jest, kurde, way to go, ale kompletnie nie trafia ta moja broń, goddammit. Co tam mamy jeszcze? Grenady? Wydaje mi się, że tam grenady jeszcze są. Okej, czyli jakieś EMP AT będą mieli? V, wybierz pistolet. Tam jest głośnik, dlatego się tak obracam. Strzelanie do urządzeń. Podnieś amunicję EMP do pistoletu. Tutaj mamy. O, amunicja EMP. Dobrze, kurde, wiedzieć. Może dostanę przy okazji sporo amunicji na przykład. To by było też ciekawe. Nieruchom swoje cele za pomocą, kurde, strzału EMP. Hadong, hadong. Bang, gotowe. Aha, dobra. Aha, one są... Aha, okej. A mogę rozdupcyć jakiś taki cel elektroniczny? No bardzo chętnie. Nikt nie powiedział, że nie będę mordował w tym letplayu. Podnieś tłumik. Fajnie by było, gdybym dostał to wszystko na przykład. Wybierz karabin automatyczny. Bardzo chętnie. I teraz co? Doklejamy... Aby zamontować tłumik? Nie. Mam jakiś taki osobny ekwipunek. Mech. Silencer, co? Przenosimy go tutaj? Kurwa mać. Naciśnij przycisk modyfikuj, aby otworzyć menu dodatków. O, okej. Aby zamontować dodatek, wybierz pole wylotu lufy ze znajdującym się obok symbolem plus. Tutaj mam brak, tutaj mam plus. Tłumik! Połącz! Tak, zostałem połączony z bronią. Tak chcę. Jej! Pięknie. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Jaki jebitny ten tłumik! Pamiętaj, że wszystkie zwykłe pociski najlepiej sprawdzają się w walce z miękkimi celami. No to weźmy sobie zwykłą amunicję standardową. Nie musi już przeładowywać? Okej. Jakie przyjemne jest, kurde, strzelanie z tłumikiem. Zawsze najbardziej lubię strzelanie, kurde, z tłumikiem. Jakoś tak lubię ten wytłumiony dźwięk broni bardziej niż takie jebitne napierdzielanie. A skończyłem się amunicja. Gdzie jest amunicja? Halo. To jest przeciwpancerna, tu jest chyba zwykła. Nie, to jest do pistoletu. Halo, skończyła mi się amunicja, już nie mam amunicji. Tu jest!
God damn it. No dobra, kończymy już. Jej! A to faktycznie, prawda, napierdalałem i napierdalałem. Y. A, i teraz mogę go zdjąć w taki sposób, zajebiście, dobra. O panie, to jest kurde kolosalna różnica w tej grze, naprawdę. Tłumika, brak tłumika. Momentalnie ich zdjąłem bez tłumika. A się najbardziej boli mnie to, że tyle razy trzeba w głowę zajebać. Okej, a wy mi, rozumiem, żadnych nie dacie, nie? Dobra. Podnieś części do budowy przedmiotów. Podnieś, jej! 415, ja jebie. Przełącz broń z powrotem na pistolet. Dobra, mamy tutaj pistolero. Zamień amunicję z powrotem na zwykłą, przytrzymując R. O, jak przytrzymuję R! Dzięki, że mi powiedziałaś, gro! Modyfikuj, aby otworzyć menu dodatków. Dobra, co ja tu mogę? Zaznacz opcję ognia ciągłego i odblokuj ją za pomocą części do budowy przedmiotów, naciskając Enter. To samo zrób z pojemnością magazynku. Aha, ogień ciągły, ulepszyć broń, tak, i tutaj mamy też ogień ciągły. I z pojemnością magazynku miałem sobie coś zrobić, nie? Gdzie jest ta cała pojemność magazynku? Dostępne części, amunicja do pistoletu, to już mam, to już mam. Gdzie jest? A tutaj magazynek, plus. O, oh, damn, dobra, dobrze wiedzieć. Przeładuj broń naciskając R, fajnie. Przeładuj broń naciskając R, no przeładowałem. Y i tutaj co? Ogień ciągły, dobra. O jebony! Jezus, jak to pruje straszliwie szybko! Kosmicznie się szybko przedziera przez amunicję. Schowaj broń, coś jeszcze mi gra powie? To chyba wszystko. Oczywiście wiem, pani głośnik, bo jestem zajebisty. Dobra, ciekawe miejsca w Pradze. I dostałem za to expa. Tak więc ja myślę, że tutaj wszystko się, wiecie, wszystko jednak miało swoje jakieś plusy. Szczególnie przyjście tutaj. Dobra. Jakiś patch w ogóle wyszedł do tego Deus Exa. Mam nadzieję, że to jest jeden z patchy, który pomoże mi... pomoże mi troszeczkę lepiej grać na myszce i klawiaturze, ponieważ widać, że ta gra została stworzona pod pada mimo wszystko i niektóre jakby elementy HUDA nie do końca lubią się z myszką i klawiaturą. Może będzie lepiej, może nie. Ale dostałem 750 expa, więc moim zdaniem worth it. Ale chodźmy już przed siebie, wyjedźmy na górę, użyjmy naszej karty. Wracamy. We got something, but Janus provided the wrong algorithm for the frequencies, so they aren't getting deciphered correctly. Can you fix it? I'm a pilot, not a programmer. I can do it, but it's gonna take some time. A sobie piję kawusie. Jakie bronie mam? O kurwa. Dobra, to rozumiem, pokazuje mi wszystkie bronie, jakie tylko przy sobie mam. Mam tego trochę w ogóle. Ja bym to najchętniej gdzieś schował, tylko że musiałbym mieć wtedy schowek. Pistolet obezwładniający. Co ja mogę w nim zmodyfikować? Lasier? Amunicja do pistoletu. Czy ja mogę ją jakoś sobie zrobić na przykład? Nie, amunicja do tego pistoletu to muszę chyba kupować. A nie wiem nawet ile jej mam. God damn it. To jest zwykła snajperka, nie? Tak, karabin bojowy, automatyczny, rewolwer. W cholerę mam tych broni. Dużo mam też, kurde, programów do hakowania. Ja może te programy sobie wcisnę w jedno miejsce, żebym miał taką lepszą rozstrzajkę, ile czego mam. Tutaj są te programy. To jest amunicja do strzelby. Tylko że nawet jak teraz poukładam, to zaraz potem, kurwa, zapomnę o tym, że ja sobie to tutaj tak pokładałem. Dziwne jest też przenoszenie. Żeby przenieść przedmiot na myszce, na PC-towej wersji musimy przytrzymać i przeciągnąć. Ja puszczam przycisk, dalej mogę tym kręcić. Muszę to wkliknąć w inne miejsce. Dziwne. Jakby nie mógł przeciągnąć i puścić, ale muszę przeciągnąć i kliknąć jeszcze raz. A żeby podnieść broń, to już muszę ją przytrzymać. A, takie wiecie. Pierdoły, do których gdzieś się szybko przyzwyczaić, no ale ten... A jeżeli, moi drodzy, wszyscy, którzy nie widzicie, nie oglądacie odcinków This is the Police, wiecie lub nie wiecie, zamontowałem sobie nowe światła, tutaj i tutaj, widać jak mi świecą po rękach. Wydaje mi się, że mocno podniosły jakość O Jezus Maria. Wyrwałem sobie niewidzialny kabel z mojego interfejsu, nie mam odsłuchu. Wydaje mi się, że całkiem fajnie podnoszą jakość tej kamerki, mogłem podwyższyć, teraz jest taka bardziej jakby... Zwiększyłem szybkość migawki i w ogóle wszystko jest fajnie. I tyle. No dobra, chodźmy przed siebie, łazimy po tym mieście teraz troszeczkę bez celu, a my cel, kurde, mamy dość jasno określony. Idziemy sobie, żeby zrobić coś bardzo konkretnego. Co mamy tutaj? Czy pracownik może nam coś ciekawego powiedzieć? Were you followed here? What? What do you mean? You can't be too careful. They have eyes everywhere. Right. And I suppose you have all I need to make sure they stay out of my business, right?
I do. But don't let the shop fool you, it is only a sideline. I mainly sell parts, raw materials, you know, the sort of thing you can use to make something else. Listen, you look familiar, have we met before? No, I'm pretty sure I'd remember. I wouldn't. I get occasional memory loss, ever since the incident. I got rid of my aug right after that. Inner ear implant used to help me with my balance, but now I just hear ringing all the time. Do you hear that? Hear what? Never mind, anyway. Let's change the subject. You want some of those special ingredients I mentioned? I widzicie, i to jest kurde to, o czym była mowa, że znaczy... Nie będę tego kupował. To jest to, co ja sobie myślę. O Jezus Maria, kurwa, przewinąłem jakiś dialog przez przypadek. Things are tough everywhere. Anyway, have a good day and if you need anything, you know where to find me. Anything? To jest to, o czym tutaj jest, wiecie, takie rozmyślanie w Deus Exie, że nie... Kurde, no, jak dużo ludzi montowało sobie wszczepy po to, żeby sobie pomóc tak naprawdę w życiu? A żeby, nie wiem, rozwiązać jakieś ich problemy ze zdrowiem, może stracili nogę i sobie chcieli nową nogę sprawić, nie? I to nie, to nie był żaden problem tak naprawdę, ale no niestety sygnał dojebał każdego, nawet jeżeli miałeś tylko dupny implant w uchu, który ci pomagał utrzymać równowagę. Hold it, Clank. Let me see your permit and be quick about it. I'm sure you'll find everything in order, officer. What's the matter, eh? I'm holding you up from some important, this is a BH-847. Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. You are cleared through this checkpoint. Go about your business. Widać, że my jesteśmy jakimś, kurde, koksikiem tutaj, nie? Dobra, tutaj idą naturalsi, a gdzie idą augi? Tutaj idą, a nie, augi mają przejść handy, przepraszam. Perfect timing. Chang says your private chariot will arrive any time you call up Razika Station on the map. Chang, you had him hack into Prague's public transit company so I can get to Razika? Plan A wasn't working. O, patrzcie, kurwa, to nie dobrze. Dobra, mamy jechać tam, spotkaj się z Buźką na dworcu Ruziczka, tak więc jedźmy. W końcu mam nadzieję, będzie coś ciekawego fabularnie. I znowu mamy loading ukryty pod postacią jazdy metrem. Tylko że loading już się prawie skończył, a my ledwo weszliśmy. Więc dość krótka to będzie chyba przejażdżka. Chyba że, jak to zawsze bywa, 99% leci w 15 sekund, ostatni procent trwa pół godziny. Nie, raczej nie. Dość blisko było. Pomyślelibyście, że tak blisko jest tam? Na ten dworzec? Jensen, what's wrong? What are you doing here? Miller sent me to find you. Thought you might have run into trouble. He said that? Did he use those exact words? Because it's not my fault! Jaki zesrany gość jest. What happened, Smiley? One minute I'm in there running the show, and the next they accuse me of trying to tamper with evidence. Me! Can you believe that? I would never do that, Adam, never! It's our crime scene. Exactly. But try telling them that. The minute they went for their guns, I decided it was time to shut up and get out of there. They accuse me of tampering with evidence. They're probably destroying all the evidence there is right now. You know, at first I thought this was about Sonia. Sonia? Sonia who? Oh, just some girl I've been teaching English to. Turns out her husband is a little territorial. You know the type. Smiley. Right. Back to the case. The thing is, I think I found something in there. Something big. Something that could just blow this case wide open. I just need to get a look at the scan of the blast area, so... Actually, it's a good thing that you're here. I don't suppose you could Jensen your way in there and Jensenić się do środka. Jensenić. So what am I looking at in there? It's a blast site. There's debris everywhere and plenty of cops too. Once you get past the turnstiles and security offices, you should have a clean path to the tourist office where they have the scan. They don't see you. How many cops are inside? I don't know, several. They all had guns, so I didn't stop and count them all. There was at least one guy in an exosuit. And my guess is they'll shoot first and bury the bodies later. No dobra. What do you think is on this scan? It's evidence, Jensen. A 3D mass spectrometer scan of the explosion site. And? And if I had one more minute in there, I'd have it with me right now, and I could find out. But the fact that they don't want me to see it makes me want to see it even more. I'm sure it's important. No dobra.
We need that. Jensenimy się. Yes, exactly. That's the spirit we need. But you won't be able to just walk in there and ask them for it, since you're Interpol and, you know, augmented. After yesterday's attack, they're not exactly fans of the, So where do I find it? The forensic team set up camp inside the tourist agency, or what used to be the tourist agency. Get to their setup, grab the DSD with the scan on it, and get out. Easy peasy. This could take a while, Smiley. Got it. I'll get out of your way, head back to HQ. Good luck, and, let's not tell Miller about this one, okay? Right. Dobra, ziomek, ale jak ja nie powiem naszemu szefowi, że coś zjebałeś, to będziesz mi wisiał sporą przysługę, ha? Zdecydowanie. Dobra, zobaczmy, czy mamy tutaj coś interesującego dookoła. Za ciężkie do przesunięcia. Czemu ja czuję, że tam jest jakieś kurwa przejście? Widziałem fajnego gifa w internecie, jak przesuwać w Deus Exie rzeczy, których się generalnie nie da przesunąć. Wystarczy złapać ciało, które jest, wiecie, leży sobie na ziemi i można za pomocą tego ciała, przeciągając je, sobie po prostu zrobić przejście. Zobaczmy nie to, ale zobaczmy mapę. Tutaj jest jakiś tajemniczy pokój. Czy tam może być coś interesującego? Który poziom? Drugi, dobra. Ja sobie zapiszę grę w takim razie, moją kochaną E5. Hakuj! Co my tutaj mamy? Jak ja tam dam radę dojść? Tędy dam radę dojść, raczej na luzie. Tam jest jakiś spam w ogóle. Co to kurwa jest? Nie wiem. A spróbujmy. F i C. Co? Dobra. F, C. Anomaly detected. C, F. Trace program initiated. C, F. Tutaj już nie zdążę. Czy zdąży się zrobić? Jej! Przyznałem dostęp. Dziękuję bardzo. Dobra, okej. Zdecydowanie używanie tych całych... kurwa, co tu się dzieje? Wyłącznik. Czy to ten... Tak, to dezaktywowało prąd. Okej. Nie wiem po co. Zapewne, żebym mógł tam sobie jakoś skoczyć do góry. Mam nadzieję, że gra jest w ogóle dość jasna dla was, ludzie. Ja myślę, że ją nawet jeszcze troszeczkę rozjaśnię. Tak tyćkę. Normalnie... O te 5% jeszcze ją rozjaśnię, ponieważ mam... Dostałem od was narzekania, że jednak gra jest troszeczkę za ciemna i ja się też troszeczkę z tym zgadzam. Ona jest tak zrobiona, że jest tak ciemna po prostu i co ja wam poradzę? Znaczy, nie w takim sensie, że ja teraz o, niszczę immersję z gry, bo ona ma być ciemna. Wiecie, o co chodzi. Czasami niektóre gry nie są idealnie dopasowane od wejścia. Kurwa, no i nie mamy oddycharki, żeby tam wleźć, a tam jest jebany gaz. A to jest jakieś ciekawe przejście, kurde. Jak teraz widzicie, odpalę to, to kurwa widać, że tu to totalnie zgas, a tam jest wyjście, przejście. Ale nie mam oddycharki. Miałem jeden punkt przed tym odcinkiem, wydałem go na... Na co ja go kurna wydałem? Na coś nowego go wydałem. Fuck, na oznaczanie przeciwników go wydałem właśnie. Tak, żebyście byli na bieżąco. No i kurde, super, że zhakowałem, jak nie mam oddycharki, żeby tam przejść, więc tak naprawdę... Wszystko w pizdu, więc musimy się raczej chyba postarać coś zrobić tymi standardowymi tutaj ścieżkami. Chociaż tutaj mamy jakieś przejście górą i być może to będzie interesujące dla nas. Zobaczymy sobie, czy gdzieś tędy dojdziemy. Tam dam radę na pewno przeskoczyć. Ja nie wiem, co z tymi gośćmi. Tutaj jest dwóch gości. Ja mam wrażenie, że oni nie za bardzo by chcieli, żebyśmy tam przechodzili dalej, ale może mają w sumie z drugiej strony wyjebane na to tak naprawdę. Tam nie wiem. Dzięki temu na pewno dam radę przeskoczyć tam, tylko czy to mi coś da? Tutaj mamy coś dobra, czemu ja tego nie zauważyłem, nie wiem. Nikt się nie zorientował, okej. No i mamy teren zastrzeżony, oficjalnie już teraz mamy teren zastrzeżony. Czy tutaj ktoś jest? Ktoś tam niby jest, ale chyba mnie nie widzi, bo tu są drzwi, zajebiście, dobra. Kurwa, to trochę mnie tam widzi, dobra. Co mamy tutaj? To jest coś do rzucania, ale mamy komputer. Który poziom? Trzeci, kurwa no! Czy ja za wcześnie poszedłem na tą misję? No, czuję się, jakby mi naprawdę niewiele brakowało, żebym miał, powiedzmy, skille takie, które by mi pozwoliły tutaj podziałać. Sporo. Tak samo tamtej oddycharki nie mam, tego nie mam, tamtego nie mam, a to wszystko mogłoby mi się mocno przydać. Ale to jest jakiś odblokowany komputer. Co jest tutaj? Nie jesteśmy w stanie go odkodować, czy może się przesłać inną metodą? Nie, okej. Nie mam wyjścia, musimy przeprowadzić audyt naszych protokołów bezpieczeństwa. Dobra, tutaj chyba nic, co by nas jakoś bardziej zainteresowało. Mamy program do hakowania, za to wirus anihilujący. No! Mamy też amunicję do pistoletu. Mówię amunicję, bo broń już mam, więc no. Futerał! Części do budowy przedmiotów, bardzo miło. Myślę, że już nie ma nikogo tutaj w najbliższej okolicy i mogę to bardzo szybko rozwalić. Nie wiem, jak głośne to jest. Nie mam tego upgrade'u do mojego skanera, który mi pokazuje głośność moich działań.
Przez co nie mogę do końca oszacować, jak głośne są moje ruchy. Ale dobra, wlazłem tutaj. Muszę się upewnić, na pewno nie mogę hakować trzeciego poziomu, nie? Nie mogę. Jeden punkt praxis mi jest potrzebny. Ile mi brakuje? 800 około, Jesus. Dobra, tutaj jest generalnie też ten ziomek. Tam jest też kamera, która coś czuje, żebyśmy się nie dogadali z panem kamerą. Jak dużo ta kamera... O kurwa, właśnie mnie zobaczyła. O fuck. O kurwa, mać. Ale dobra, dobra, nie wykryła mnie ostatecznie, więc jest okej. Panel alarmowy. O Jezus, co to zrobi? Ja sobie znowu quick save'a tutaj walnę. No dobra, spróbujmy to zhakować. Samo zhakowanie mi jakiejś krzywdy strasznej nie zrobi. A. Czemu ja mam wrażenie, że... Widzicie, tutaj jest trzeci poziom trudności zhakowania. Kurwa mać, też tutaj... Ten ziomek cały czas jest, ja pierdolę. Czy on mnie zobaczy? Nie, dobra, on się chyba zatrzymuje tam dalej. Jesus, a się zdenerwowałem. Dobra, on mnie chyba nie zobaczy. Mam wrażenie, że gra nas chce zrobić w chuja. Czemu? Tutaj mamy pierwszy poziom hakowania, czyli bardzo szybko się przejmij. Pomyślcie, wow, to ja przejmę ten taki łatwy, zaraz obok... Co to ma i na swiru? Zaraz obok tej jedynki, no to przecież panie, easy peasy, zaraz tutaj zhakuję to i to. Ja mam wrażenie, że trzeba pójść tędy, bo tutaj nie będzie połączenia między tymi, albo będzie jednokierunkowe. Spróbujmy w taki sposób. O kurwa, już, serio? Jesus, a to też zacznę sobie przejmować, szczerze mówiąc. O proszę kurwa, stop robak! Jezus Maria, dobra, widzicie? Miałem kurwa rację, absolutną rację miałem. Tutaj był trzeci, ale on był połączony z tym, a ta jedynka była taka, żeby tutaj tylko kurwa kusić. Dobra, ja bym wyszedł z tego, bo ja nadal nie wiem, co ten alarm generalnie kurwa mi da, albo co zrobi. Mam wrażenie, że coś złego. Mógłbym w ogóle tego gościa tutaj jakoś przyciągnąć, zwabić go. No ale dobra, zróbmy tak. Zapiszę sobie grę. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ten alarm zrobi. Może kurwa... Wygoni stąd gości. Albo wgoni tutaj gości. To będzie kurwa jeszcze gorzej. Oni wyszli gdzieś na górę, o ja jebie. Nie, nie wszyscy wyszli na górę, okej, to gorzej. Ktoś tu zaraz pewnie zbiegnie. Nie wiem, co ten alarm do końca spowodował niestety. Dobra. Ten gościu przy... O Jezus Maria. No przyznam się, zrobiłem to kompletnie świadomie, nie? Chciałem go zabić, bo przytrzymałem ten przycisk. No dobra, ale nie widzę tutaj dalszych gości. A ten pokój, do którego ja mam się dostać, jest w ogóle tam? Czy ta mapa mnie jakoś, kurde, oszukuje? Gdzie ja mam się dokładnie dostać? Na razie przelazłem tędy, tutaj, tam. Tam jest jakaś drabajna. Tylko musiałbym, kurde, przejść obok tej kamery całej. Mógłbym ją też jakoś zdezaktywować. A mój cel jest piętro wyżej. Aha, o Jezus Maria, co ja za miejsca będę musiał przejść. Ale jak się dostałem do tej drabiny, to będę już tutaj w tej okolicy. I to mi może dać bardzo fajną ilość możliwości. Przeszukiwanie zakończone, co w tym palmtopie? Przeprogramowaliśmy wszystkie kody wejściowe w celu ułatwienia, hasło do stróżówki. O, okej, okay. Hasło jakieś zdobyłem, dobra. Jak mi się przyda, to mi się przyda w takim razie. Teraz ten, jako cel misji głównej, gra mi chyba pokazuje tego. Gra mi chyba, mam wrażenie, pokazuje, wiecie, gra mi pokazuje schody, żebym ja sobie poszedł po schodach. A bym wziął mój pistolet, czy ja mam tą amunicję, którą bym chciał? Typ amunicji, mam amunicję EMP, dobra, zajebiście, alarm się w miarę skończył. Tutaj jest nadal problem tej kamery, która może powodować problemy, ja bardzo chętnie bym tą kamerę sobie zdjął. Muszę tylko w nią jeszcze trafić, tam jakiś ziomek, który wygląda dość raczej niezbyt niebezpiecznie. A w sumie to ja nawet nie muszę zdejmować tej kamery, wystarczy, że pod nią przejdę. Dobra, zajebiście, tu mogę włączyć kolejny alarm, tutaj już nie przejdę. Jak ja nie muszę, to ja nie będę tej kamery rozdupcał tak naprawdę. Zapiszmy sobie tak porządnie grę. Otwórz nowy plik zapisu. No i lećmy dalej. Jak ona... dobra, dobra, prześlizgnąłem się. Ten ziomek w ogóle nie ma zielonego pojęcia, że ja tutaj jestem. Więc ja bym sobie normalnie zmienił broń na mój pistolet obezwładniający. Ja bym go obezwładnił, chociaż amunicji nie mam jakoś strasznie wiele. Ale go obezwładnię. Zapytacie, Tivur, ale dlaczego nie użyjesz swojego tego obezwładniania przyciskiem? Otóż, moi drodzy, to zużywa cholernie, kurwa, dużo tego. To zużywa cholernie dużo baterii, a ja nie chcę baterii tak bardzo tracić. Oprogramowanie bridge, zajebiście. Broń sobie schowam na razie. Coś tutaj była mowa o jakiejś drabinie, o wyjściu do góry. Ja na pewno sobie też te drzwi zamknę, tak dla większej pewności, wiecie, pewności siebie. No dobra, i tutaj jestem w miarę ustawiony, tylko gdzie ta cała drabina, którą gra mi pokazywała, bo coś tutaj się gdzieś miało znajdować.
Coś mogę otworzyć w ziemi, przejść pod spodem? Nie, to nie tutaj ta drabina, to tam? Jesus, to na chuj ja tutaj wlazłem w ogóle, ja nie wiem. Program skanowania. Może dam radę tutaj coś otworzyć, gdzieś przejść? Nie, absolutnie. Tamto przejście jest do rozwalenia i do otworzenia? Jesus, ja pierniczę. O kurwa, te drzwi są zamknięte, zapomniałem. Przecież sam je kurwa tak zrobiłem. Ja mogę coś z tym zrobić, dobrze rozumiem? Ale jak? Wada konstrukcyjna. Czy ja to dam radę rozwalić? Nie wiem. No kamera mnie nie usłyszy, to jest pewne. Tylko jak się tutaj mele robi? Ja muszę to zobaczyć. Myszy, klawiatura, układ sterowania. Przyrządy celownicze, obezwładnienia, okej, zdalne hakowanie, świetnie. Obrócenie przedmiotu, kurde mol. Przyrządy celownicze, przeładowanie, interakcja E. Nie ma takiego typowego, kurde, mele, na przykład pod V. Koło ekwipunku jest pod V. No tak, dobra, to ja zrobię tak. Zrobię sobie quick save'a, bo ja bardzo bym chciał z tego gówna skorzystać. I przejść sobie tutaj. To mi niewiele da. Spróbuję pistoletu, ale oni nie ma bata. Oni kurwa usłyszą ten pistolet jak nic. Zmienię tylko amunicję. Chuj, no ja tego nie rozwalę takimi konwencjonalnymi sposobami. No wada konstrukcyjna, zajebiście. Czy ktoś mnie teraz usłyszał? Ja nie wiem. Aha, dobra, czyli wychodzi na to, że ja chuja tutaj zrobię tak naprawdę, bo no nie przejdę tutaj. Nie wiem, czego ja bym potrzebował, żeby tutaj przejść. Cholernie mnie kusi użycie tej drabiny. Ale jak tak teraz analizuję sytuację, to ja najzwyczajniej w świecie nie mam tam jak nawet wejść. Więc no kij z tym. Niech się ta kamera odwróci. Ona mnie tutaj nie widzi teraz. No i co? No i musimy iść tędy. A nie, mamy tutaj też szybik. Dobra. O kurwa mać, zobaczył mnie ktoś. Nie wierzę. O Boże, o kurwa, nie, tak nie miało być. F9 poproszę. Gościu mnie przez szybę w drzwiach zobaczył, no. Tego absolutnie nie miałem w planach. Kurde bela. Dobra, o Jezus, kamera mnie teraz zobaczy. Przeczekajmy tutaj i spróbuję zrealizować mój plan po ludzku teraz, tak jak sobie przed chwilą wymyśliłem. Kurwa, gościu mnie przez szybę zauważył, nie wierzę. Tego nie mogę przeszukać. Nie, to jest nawet kurwa. Nie mogę tego nawet przesunąć, taki jestem słaby bolo. Dobra, nie wiem, czy tam ktoś jest, zobaczy mnie tutaj teraz ktoś, ale chyba nie. Więc tutaj wlezę. Wow, udało się, mogę to teraz zamknąć. Mogę zamknąć za sobą, taki jestem zajebiście miły. Co my tutaj mamy teraz? Mamy jakiś pokój, w którym chyba nikt mnie nie zobaczy, chociaż stoją tutaj policjanci. Ale chyba dam radę i tak sobie quick save'nę na wszelki wypadek. Przełącznik EG. Dobra, nie wiem co to dokładnie zrobi, zaraz zobaczymy. Komputer. Oni mnie zobaczą, jak ja wstanę go hakować? Nie wiem, ale ma pierwszy poziom bezpieczeństwa, więc zdecydowanie spróbujemy. O Boże, Boże. Czy to już jest moje? Nie, to tylko pokazuje, że mam to tak. Okej, program skanowania. Ja nie wiem dokładnie, co robią te wszystkie programy. To fajnie by było wiedzieć, ale najwyraźniej gra mnie aż tak bardzo nie lubi. Dobra, okej. Jak tu idziemy? No tutaj przejmij, przejmij. Dobra, okej. Dobra, lecimy w takim razie. Przejmij, przejmij, wzmocnij. Dobra, to będzie chyba proste. O, było zajebiście proste. Czuję się mistrzem hakowania. Wprowadziłeś łazienki, ostatecznie większość swojej zmiany Zgubiłem swoją kartę, cześć wszystkim, zgubiłem swoją kartę. Tak, tak, jeśli ktokolwiek ją przypadkiem znajdzie, przynieście mi ją proszę, albo zostawcie na moim biurku. To jest dobre. To jest dobre. Czyli łazienkę przeszukać, żeby może znaleźć jakąś, kurde, karciochę, która mogłaby nam dać jakieś fajne przejścia. Gdzie są, kurwa, łazienki? Tam są łazienki, ja jebie. Tam są ewidentnie łazienki i gościu tam chyba zgubił kartę. Jeszcze tylko kwestia, żeby tam przejść. A w sumie tutaj nie ma terenu zastrzeżonego, więc to żaden problem. Ja jestem ciekaw, co zrobi to. Poczekam, aż mi się zapisze gra. O kurwa mać. Aha, ściany tutaj są teraz zategowane. Dobra, okej. A dobra, tutaj jest spoko, bo tutaj nie ma terenu zastrzeżonego, więc hello! Dobra, zajebiście. Wejdźmy sobie do toalety, bo przecież nikt nam chyba nie zabroni do toalety wejść. Tutaj i przeszukajmy toaletę pod kątem tej karty całej. Bo tam było, sprawdziłeś w toalecie? Toaleta, użyj. Może wypłynie. Nie wiem, zejdźmy niżej. O, jest, kurwa, nie, to moduł kredytowy, goddammit. A coś tu nie leżało pod spodem?
Kurde, no jeżeli był taki mail, tak bardzo sugestywny mail, że tutaj być może gdzieś znajdę kartę, to ja oczekuję, że ją tu kurwa znajdę. Jebać cię, śmietniku. No halo. No halo, bądź tu karto, bądź tak miła i bądź tu. Bądź tu obecna. Goddammit, no nie ma tej karty cholernej. Nawet patrzenie przez ściany mi nawet nic nie mówi, nic nie pokaże. Nope, nope. Smutek trochę, miałem nadzieję, że coś tutaj znajdę. To mnie chyba nikt nie widzi, ale dla pewności jeszcze zamknę drzwi. Czyli ja to schakuję, kurwa, panie. I musimy troszeczkę przejść, żeby tutaj pohakować. Dobra, okej. Dobra, okej, to było zaskakująco proste, bo strasznie długo mnie nie wykryło, dlatego miałem dość wolną rękę. Czy to to? Karta dostępu do zamkniętego skrzydła. Oh damn, nice! Proszę bardzo, dziękuję. Mam też odkurzacz, tutaj gazeta, sobie otworzę. Już chyba widziałem tą gazetę. Nawet expa nie dostałem, więc marnuję czas na gazety. Dobra, czyli nie była to łazienka, ale był to pokój obok łazienki, więc powiedzmy, że nawet tam w miarę trafiłem. Tutaj jest też coś, co jest zbyt ciężkie. Ja kurwa czuję, że tam coś jest ciekawego. No właśnie, kurwa, tam coś jest ciekawego. Czy ja dam radę to przesunąć tym śmietnikiem? Hadong! Nie, nie dam rady. Coś tam jest, jakieś coś do zebrania, ale nie ma żadnego przejścia. To mnie interesuje, żeby tam nie... O, ale tutaj jest za to przejście, halo. A, spada wszystko na mnie, ja jebiks. Proszę bardzo, tutaj jest przejście, które może mi bardzo, bardzo ułatwić życie i to mi się podoba. Nie wiem nawet, gdzie mnie to przejście wyrzuci, szczerze mówiąc, ale gdzieś dalej, zajebiście. A, wiem, że teren zastrzeżony, kurwa, działam na granicy prawa od dobrej chwili. Dobra, zajebiście. Moi drodzy, zakończymy tutaj odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać, czy się wam podoba teraz kamerka, bo moim zdaniem jest lepiej. Pa, pa!